Szukasz czasem polskich słów? Czy szukam polskich słów? Oj, bardzo często. Ja w ogóle zauważyłam ostatnio, że ja śnię po angielsku. O. Co jest bardzo zabawne, bo ja myślałam, że nie, ale jednak teraz to widzę, że ja śnię po angielsku, mam sny właśnie po angielsku, dzisiaj miałam sen po angielsku, wczoraj też miałam sen po angielsku. Pamiętasz dzisiejszy albo wczorajszy? O Jezu, dzisiejszego nie pamiętam. Ja w ogóle nie pamiętam snów, ale wiem, że był po angielsku. Coś było z Agą w ogóle. Dzisiaj coś mi się śniło z tobą. Ja dzisiaj miałem, że polska aktorka prosiła mnie o wpłatę do puszki, zapytałem, czy można kartą, powiedziała, że tak. Także czasami się pamięta takie głupiutkie sny. Patrz, zobacz. Ale ja cię zapytałem o ten język, bo ty mi kiedyś powiedziałaś po Eurowizji Junior, że ty się bałaś tam mówić po angielsku. Tak, no ja to się chyba bardzo się troszeczkę bałam. Zmieniło. Słuchaj, ja byłam tak przerażona tam, bo ja to w ogóle była moja pierwsza baba, nie piosenka, tylko właśnie mówienie po angielsku. Z czego to jest w ogóle ewenement, bo jakby mój tata mówi po angielsku i jakby ja mówię po angielsku, ale wiesz, zawsze ja miałam dużą, ogromną blokadę przed mówieniem po angielsku, bo ja myślałam po prostu, że wszyscy mnie będą oceniać. I że wiesz, będą się ze mnie śmiać, jak czegoś nie powiem dobrze. Ja do tej pory mówię tragicznie po angielsku. No, jeśli chodzi o mówisz? Czasami stawię zdania, jak czasami jakieś. Ale ostatnio powiedziałam w ogóle This song makes me smile. Nie, this song makes me smile. No dobra, ale powiedz młodym, że what to nie jest najważniejsze. Like, bo oni muszą usłyszeć, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby mówić. Ale to jest prawda, święte słowo, kochane. No nie, ale wiesz co, ja też to zrozumiałam, bo tak naprawdę po Eurowizji, jak ja zobaczyłam, mój Lewi, mój cudowny Lewi, pamiętasz Lewiego? Pamiętam, Hiszpania. Espanol. W ogóle my się widzimy zawsze, w tym roku się widzieliśmy, no to, dobra, teraz trochę minęło czasu, ale w tym roku mam nadzieję, że się zobaczymy. On jest cudowny, uwielbiam go. Więc on, jak wiesz, zobaczyłam, jaki on ma akcent Espanol, jakie to jest piękne i wiesz, i wszyscy w ogóle, nobody cares, literally nobody cares, nikt się tym nie przejmuje, wszyscy mówią, jak chcę powiedzieć, do Stanów, zobaczysz, że tak. Oni sami nie umieją mówić po angielsku. No to też jest dla ciebie najlepszym przykładem, żeby po prostu mówić i się tym totalnie nie przejmować. Dokładnie tak. Ludzie, naprawdę to jest, chodzi tylko i wyłącznie o dogadanie się. Nikt cię nie będzie oceniać. I ja do tego doszłam i po prostu mówię jak chcę, kind of. Ale używam, wiesz, angielskiego codziennie, dzień w dzień i więcej używam angielskiego niż polskiego, to zdecydowanie. I łatwiej mi jest mówić o emocjach, jak mam mówić o emocjach, wiesz, jestem zdenerwowana, coś smutna, to zawsze, jak chcę coś powiedzieć, to tylko i wyłącznie po angielsku. Bardzo mi jest ciężko mówić po polsku o swoich problemach i zawsze tak było. Slay, Jurgen!